Kolejna kompromitacja reprezentacji Polski. Remis z Mołdawią. Polska wciąż w grze o bezpośredni awans, ale musi liczyć na korzystne wyniki. Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Hiszpania wygrała i jedzie na Mistrzostwa Europy. Zwycięstwo Nagelsmana w debiucie. Co łączy Leo Messiego z polskim pierwszoligowym klubem? Wojciech Szczęsny z ważnymi słowami na temat swojej reprezentacyjnej kariery. Reprezentacja Czech szykuje się do poważnej zmiany tuż przed meczem z Polską. Włoch zamieszany w aferę bukmacherską chce poddać się terapii. Dlaczego Marco Verratti zdecydował się opuścić Europę? Za nami drugi mecz reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza. Zanim na PGE Narodowym w Warszawie zabrzmiał pierwszy gwizdek, trzeba wspomnieć o problemach kadry z dotarciem na mecz. Samolot z piłkarzami na pokładzie z Wysp Owczych przyleciał dopiero w sobotę po południu. Co ciekawe, z kadrą tym samym samolotem wróciła grupa kibiców, ponieważ ich loty zostały odwołane. Przejdźmy do samego meczu. Michał Probierz postanowił dokonać kilku zmian w podstawowym składzie. W miejsce Slisza i Kasza pojawili się Świderski oraz Wszołek. Od początku Mołdawia pokazywała, że nie przyjechała do Warszawy się bronić. Goście dopięli swego w 26 minucie. Bramkę po stałym fragmencie gry zdobył Nikolaescu. Było to ich zasłużone prowadzenie. W końcówce pierwszej połowy Polacy przycisnęli, ale niestety nic z tego nie wynikło. Do przerwy przegrywaliśmy 0-1. Po przerwie gospodarze ruszyli do ataku i do odrabiania strat. Kilka minut po wznowieniu biało-czerwoni wyrównali. Znakomicie w polu karnym zachował się Karol Świderski, który pewnie pokonał bramkarza rywali. Polska nacierała coraz bardziej z minuty na minutę. Probierz próbował pomagać zmianami. Ostatecznie nie udało nam się wygrać. Remis i bolesna strata punktów. Po ostatnim gwizdku na biało-czerwonych spadły potężne gwizdy z kierunku trybun. Inny bolesny fakt, 159. drużyna rankingu FIFA robi na nas w eliminacjach 4 punkty. W drugim meczu naszej grupy Czesi rywalizowali z Wyspami Owczymi. Gospodarze wygrali 1-0. Autorem jedynego trafienia Sołczek. Jak wygląda sytuacja w tabeli? Polska teoretycznie może jeszcze wywalczyć bezpośredni awans. Musi jednak liczyć na korzystne wyniki w innych meczach. Dodatkowo musi wygrać z Czechami, co obecnie jest mało prawdopodobne. Trzeba jeszcze wspomnieć o meczu reprezentacji Polski do lat 19. Biało-czerwoni w meczu przeciwko Kazachstanowi wygrali 3-0. W kolejnym spotkaniu Polacy zmierzą się z rówieśnikami z Niemiec. Sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się na innych boiskach. Bardzo wiele emocji oglądaliśmy w meczu Szwajcarii z Białorusią. Ci drudzy prowadzili już 3-1. Ostatecznie rywalizacja zakończyła się remisem 3-3. Ważne zwycięstwo odniosła Hiszpania, która pokonała 1-0 Norwegię. Dzięki tej wygranej Hiszpanie zapewnili sobie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Drugiej porażki doznała Chorwacja, która poległa 1-2 z Walią. Debiut w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec zaliczył Julian Nagelsmann. Jego drużyna pokonała Stany Zjednoczone 3-1. Ozdobą spotkania była jedyna bramka Amerykanów, której autorem był Christian Pulisic. Dużej rzeczy w Japonii dokonał Maciej Skorża. Jego Urawa Red Diamonds awansowała do finału Pucharu Ligi Japońskiej, pokonując Yokohama Marinos. W finale 4 listopada Urawa zmierzy się z Awispą Fukuoka. Co ma wspólnego Leo Messi z polskim klubem Chrobry Głogów? Piłkarz Chrobrego Jesus Paz bierze aktualnie udział w zgrupowaniu reprezentacji Wenezueli do lat 23. W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym grę Paza ogląda m.in. Lionel Messi. Zawodnik Chrobrego będzie miał świetną fotografię na pamiątkę. Wojciech Szczęsny na konferencji prasowej przed meczem z Mołdawią przekazał bardzo ważną informację. Jest to bardzo ważny turniej dla bramkarza Juventusu. Polski bramkarz na konferencji prasowej przyznał. Nie chcę pracować na zaufanie kibiców, ale na to, żeby móc pojechać na swoje ostatnie mistrzostwa. Mam przed sobą dwa mecze. Jestem pewny, że zrobimy wszystko, żeby te dwa mecze wygrać i spokojnie przygotowywać się do Euro. Szczęsny potem doprecyzował, że na Mistrzostwa Świata w 2026 roku na pewno nie będzie chciał jechać. To oznacza, że zakończenie reprezentacyjnej kariery przez bramkarza Juventusu zbliża się wielkimi krokami. Do poważnej zmiany może niedługo dojść w obozie naszego kolejnego rywala. Reprezentacja Czech zawiodła w trakcie bardzo ważnego meczu eliminacyjnego przeciwko Albanii. Zostali oni rozgromieni aż 0-3. To postawiło pod dużym znakiem zapytania przyszłość Jarosława Szilawiego w roli selekcjonera naszych południowych sąsiadów. Wydaje się, że zwolnienie 61-latka jest przesądzone. Wśród potencjalnych następców Szilawiego wymienia się Iwana Haszka, Michala Bilka czy Witesława Lawiczkę. Z uwagą będziemy śledzić kolejne informacje. Subskrybuj kanał, aby ich nie przegapić.
Jeden z piłkarzy zamieszanych w aferę bukmacherską postanowił pójść na terapię. Mowa tutaj o Sandro Tonali. Włoch został oskarżony o obstawianie meczów u nielegalnego bukmachera. Piłkarz złożył już wyjaśnienia w tej sprawie. Jednocześnie został wyrzucony ze zgrupowania reprezentacji Italii. Według włoskich mediów 23-latek ma rozpocząć współpracę z terapeutą, aby wyjść z nałogu hazardu. Na taki pomysł wpadł jego agent. Został on od razu zaakceptowany. Tonali miał też zaproponować włoskiemu związkowi piłki nożnej ciekawy pomysł. Zawodnik Newcastle chce się spotkać z młodymi piłkarzami, aby przestrzec ich przed nałogami. W sprawie Tonaliego wciąż toczy się postępowanie. W najgorszym przypadku grożą mu nawet 3 lata zawieszenia. Marco Verratti zdradził, dlaczego postanowił opuścić Europę. Przed rozpoczęciem trwającego sezonu Włoch wiedział, że nie figuruje w planach Luisa Enrique. W związku z tym 30-latek postanowił zmienić klub. W mediach mówiło się o dużym zainteresowaniu transferem ze strony FC Barcelony. Ostatecznie padło na katarski Al Arabi. Dlaczego wybrał taki kierunek? Verratti w jednym z wywiadów wytłumaczył się ze swojego wyboru. Nie spędziłbym 11 lat w PSG, gdybym nie był zakochany w tym klubie. Nie chciałem przejść do innego europejskiego zespołu, ponieważ nie mógłbym grać przeciwko Paryżanom. To mój dom. Po tej wypowiedzi można zatem wywnioskować, że 30-latek już nigdy nie zagra na starym kontynencie. FC Barcelona podjęła bardzo ważne decyzje dotyczące swoich piłkarzy. Coraz więcej źródeł potwierdza informacje o odejściu Sergiego Roberto. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca przyszłego roku i nie zostanie ona przedłużona. Według dziennikarza Toniego Juan Martiego, Duma Katalonii podjęła już ostateczną decyzję w tej sprawie. Mundo Deportivo podaje, że doświadczony Hiszpan chciałby spróbować swoich sił w amerykańskiej MLS. Blaugrana miała podjąć decyzję także w sprawie przyszłości Joao Felixa. Portugalczyk jest obecnie wypożyczony z Atletico Madrid. Włodarze klubu chcą jednak zatrzymać go na dłużej. Takie informacje podaje kataloński Sport. Barsa będzie chciała najprawdopodobniej ponownie wypożyczyć Felixa z tą różnicą, że w umowie miałby znaleźć się zapis o wykupie piłkarza. Jan Sommer w mocnych słowach wypowiedział się o swoim byłym klubie, Bayernie Monachium. Szwajcarski bramkarz w Bawarii spędził zaledwie pół sezonu zastępując kontuzjowanego Manuela Neuera. Po kilku miesiącach Sommer zamienił Bayern na włoski Inter. Golkiper przyznał, że w niemieckim klubie na atak medialny wystawia się dwóch piłkarzy, gdy zespołowi nie idzie. Dość mocno odbiło się to na samym Sommerze. Czułem się niekomfortowo, nie będę tego ukrywał. To zostawia ślady. Krytyka jest częścią mojej pracy, mogę z nią żyć, ale tylko jeśli jest konstruktywna. Sam potrafię ocenić, czy zagrałem dobrze, czy nie. Nie denerwuję się jednak, gdy ktoś ma swoje zdanie i wypowiada je publicznie. Każdy ma prawo to zrobić. Sprawdźmy, jakie ciekawe mecze zaplanowane są na dziś. Na starym kontynencie rozegrane zostaną kolejne spotkania eliminacji do Mistrzostw Europy. Ciekawie zapowiada się rywalizacja Grecji z Holandią, bezpośrednich rywali w walce o awans z grupy B. O zachowanie szans na bezpośrednią promocję do Mistrzostw Europy powalczy Szwecja, która na wyjeździe zmierzy się z Belgią. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!